To jest piłka do kosza za 30 zł. To jest piłka do kosza za 150-160 zł. A to jest piłka do kosza za ponad 400 zł. Piłka za trzy dychy to taka typowa gumówka kupiona w markecie. Jej jakość wykonania to istna tragedia. Dodatkowo po kilkunastu minutach gry tą piłką, farba od niej odpada. Generalnie myślę, że kilka wyjść i zrobić na niej balon. Piłka za 150 zł, no to już jest piłka, która wytrzyma przynajmniej kilka sezonów. Zazwyczaj te piłki zrobione są już ze skóry, posiadają fajny grip i bardzo przyjemnie się nimi gra. Piłka za 400 zł, no to już naprawdę najwyższa półka. Piłka zrobiona jest z kilku warstw, jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie. Gwaranty Wam, że z tymi piłkami szybko się nie rozstaniecie. Wpadaj na YouTube na kanał Basket.